Witam wszystkich bardzo serdecznie, Bartosz się kłania, pozdrawiam wszystkich graczy z Cargo Tycoon i pozdrawiam standardowo oczywiście wujka Bohuna. Dzisiaj chciałem Wam tak przybliżyć pewien temat jednej z firm, w której pracowałem. Chodzi mianowicie mi o firmę Dantrans w Nowym Mieście Lubawskim, którą właśnie będziemy mijać z racji tego właśnie nagrywam ten taki materiał. Chodzi mi o to, że to była firma bardzo fajna pod względem pracy, zróżnicowana pod względem przewożenia ładunków. Mianowicie no, głównie z Polski wywoziliśmy maszyny urządzenia rolnicze, ciągniki, kombajny, headery, prasy do słomy i tak dalej, tam różne tam siewniki, no różnego rodzaju maszyny rolnicze, Case'a i New Hollanda. Szczerze mówiąc, pracowałem w tej firmie trochę ponad rok. Miło wspominam naprawdę i podejrzewam, że pracowałbym w niej do tej pory, gdyby no nie pewien fakt, że no w firmie po prostu troszeczkę się porypało z fraktami. Mianowicie chodzi o to, że szef tutaj bardzo bacznie sprawdzał opłacalność frachtów i tak dalej. No i chodzi o to, że z Polski, z kraju na zachód, no fraktów było no co nie miara, co chwilę coś tam skakiwało, no było tego dużo, nie było żadnego problemu, aby po prostu wysłać auto z kraju na zachód, lecz niestety no pojawił się problem z powrotami, tak? No zdarzały się przypadki, jak ja jeszcze wtedy właśnie jeździłem, co przeważyło właśnie o tym, że no, że musiałem się po prostu zwolnić z firmy. No zdarzało się tak, że na Belgii czy na Holandii stałem po 3-4 dni, a niekiedy chłopacy nawet do tygodnia czy ponad tydzień stali bezczynnie na parkingu, czekając za po prostu jakimś zleceniem powrotnym. Druga sprawa jeszcze no taka, żeby było tam jakoś fajnie płacone za ten postój tam, za 24 godziny stania. No niestety no szału tam nie było, była tam pewna kwota, no nie chcę tam mówić ile i tak dalej, no ale szału nie było. Bynajmniej było to nieopłacalne. No i no była po prostu no sytuacja mnie zmusiła do tego, że no zadzwoniłem na powrocie, jak już w końcu dostałem ten ładunek. No zadzwoniłem po prostu, że zjeżdżam i rezygnuję. Poprosiłem tylko panią właśnie kadrową tam o przygotowanie mi dokumentów i tak dalej. Mówię, wszystko było dobrze, no ale szef właśnie bacznie sprawdzał opłacalność fraktów, no i niestety z Belgii, z Holandii do Polski, no że dużo po prostu od nas aut jeździ, no to firmy, wiadomo, te zachodnie tam sobie takie stawki ustalały, że no ledwo się na paliwo zwracało, a gdzie tu amortyzacja, gdzie tu kierowcy, gdzie tu leasing i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także no mówię, no było jak było, była fajna firma, naprawdę fajnie wspominam, no ale niestety no nie o to chodzi, żeby stać, tak? Chodzi o to, żeby jeździć i zarabiać. Nawet właśnie była taka sytuacja, że w końcu pewnego razu wracaliśmy na 4 zestawy tam z zachodu, mieliśmy do Warszawy, do Mszczonowa dokładnie, mieliśmy w 4 zrzutkę, no i tam czas nam się kończył przed Warszawą, tam koło godziny 17, przed 17 to jeszcze było. No tutaj na chwilę zastopuję moją opowieść, zaraz Wam dokończę, a mianowicie dlatego, że zbliżamy się do firmy Dantrans, która tutaj o piesi idą przez pasy, niech sobie spokojnie przejdą, a tutaj tak jak widać ta mynia tyr mruga, nie widać tego na telefonie, ale tutaj się wjeżdża na myjnię, a tu jest główny wjazd na firmę. Chyba teraz tu z tego co pamiętam to już tak, tędy się nie wjeżdża, tutaj chyba tylko wjeżdżają samochody osobowe. Troszeczkę widać to Dantrans LKW. Tak, tutaj z tyłu to pozory mylą, tu z zewnątrz to się wydaje, że to jest tam jakiś mały placyk, ale to jest naprawdę wielki plac do tyłu. No tam ponad 100 zestawów stoi, plus jeszcze więcej naczep, bo do każdego ciągnika, bo tam było praktycznie pół na pół ciągniki, trzyosiowe i dwuosiowe. Trzyosiowe, no wiadomo, tam do ponad gabarytów, do cięższych ładunków, kombajny, jak się tam woziło i tak dalej, jakieś tam, no mówię, cięższe maszyny, to te trzyosiówki tam latały. Ja jeździłem DAF-em z ostatniego miotu XFM, 2013 rok, także praktycznie nówkę dostałem. Nowa naczepa, nowy ciągnik, fajnie, no mówię, no podobało mi się. Później przyszły te Iveca, niestety Stralisy,
No ale mówię, mi się jeszcze udało trafić na tego ostatnimi oddawów, który przyszedł do firmy. Bodajże chyba 8 czy 10 ich tam było. No ale dobra, wrócę Wam jeszcze do tej mojej opowiastki z powrotem. Wracałem właśnie z kolegami z Niemiec do kraju. Stanęliśmy tam przed Warszawą na tą pauzę 9 godzin. Nie, musieliśmy wtedy 11, bo już 9 mieliśmy wykręcone. Musieliśmy 11 godzin postać, także stanęliśmy sobie, no wpadliśmy tam do kolegi, do Darka, do którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli będzie oglądał. Do kolegi Darka wpadliśmy do kabiny, no wiadomo, z browarkiem sobie tam i siedzimy, gadamy. Usłyszałem właśnie, bo miałem obok, bo to było ciepło jeszcze wtedy. Kurczę, nie pamiętam jak to było, no bynajmniej miałem drzwi od swojego auta otwarte, Darek stał obok mnie, też miał otwarte. No i słyszałem właśnie, przyszedł komunikat na Karkuba. A Karkub to jest mianowicie taki ekranik, taki komputerek jak gdyby, no sam ekranik zamontowany tutaj na pulpicie, tak żeby oczywiście tam nie zasłaniał nam widoczności i tak dalej. I na ten Karkub właśnie przychodziły różnorakie wiadomości związane z pracą, z fraktami lub inne powiadomienia tam, na przykład, że dnia tego i tego trzeba zrobić to i to, czy tam różne tam związane z, no tylko i wyłącznie oczywiście z firmą wiadomości. No i właśnie usłyszałem tą wiadomość, że przyszła na Karkuba. Mówię, poczekajcie chłopacy, zobaczę co tam, o co tam chodzi. Wchodzę, klikam, no i oczywiście co, no zdążyłem wjechać do kraju, a już przyszedł mi załadunek, że ja mam się ładować meblami i zapierdzielać z powrotem do Niemiec. No to wziąłem telefon, chłopacy widzieli, że troszeczkę jestem, że tak powiem, delikatnie mówiąc, zdenerwowany. Wziąłem telefon, dzwonię do tego dyspozytora. Tam było bodajże 7 dyspozytorów, ale jego to najbardziej nie cierpiałem i tak jak chyba większość kierowców nie cierpi i nie cierpiła, która pracowała, no ale dobra, mniejsza o to, dzwonię do niego. Zdenerwowany niesamowicie i pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło, że nawymyślałem mu niesamowicie, bo zadzwoniłem, po prostu się pytam, słuchaj, o co tu chodzi, coś ty mi tu przysłał. On mówi, no że załadunek. Ja mówię, jaki załadunek? Mówię, chłopie, ja teraz mówię, zjeżdżam i odstawiam auto i jadę do domu na weekend. Oczywiście, no tutaj mówię grzeczniej, ale byłem strasznie zdenerwowany, tam jeszcze kilka wstawek poszło, mówię, pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło, że byłem taki wściekły. No i mówię, że nie ma najmniejszej mowy, ja zjeżdżam, nie podejmuję ładunku. On, tak, nie podejmujesz, to jak wrócisz, to tutaj do kadrowej się zgłosisz, nie? No a oczywiście chodzi o to, że jak ktoś mówi, że do kadrowej trzeba podejść, najczęściej właśnie to mówi szef albo prawa ręka tam szefa. No tak sobie, ja to moje taki wymyślunek, prawa ręka, tam chodzi o pana Andrzeja pewnego, który tam no zajmował się też takimi tam ważniejszymi sprawami, no że jak do kadrowej, no to wiadomo, chodziło, że o zwolnienie. Ja mówię, spoko, nie ma sprawy, z uśmiechem na twarzy, zaśmiałem się, spoko, wracam, wypakowywuję się i heja, nie? Dobra, siedzę z chłopakami, tam piję sobie dalej piwo, no oczywiście wszedł temat tych właśnie zleceń i tak dalej, no i tam chłopacy też mówili, że to jest niepoważne, że no zdąży się człowiek rozładować na zachodzie, przyjedzie do kraju i nie zdąży rozładować w kraju powrotu z zachodu i już go wysyłają, kurczę, na zachód, tak? No nie tędy droga, tak? Człowiek jednak musi wrócić do domu, jeżeli jest, zwłaszcza jeżeli jest ustalone od początku, że tydzień się jeździ i wtedy na weekend do domu, tak? No ale tu mówię, no już ponad 2 tygodnie grubo byłem w trasie. Minęło jakieś 15 minut, dzwoni właśnie do mnie Mr. Andrzej, tam pomocnik szefa, i mówi, panie Bartku, co tam się dzieje, nie? No to ja mu przedstawiłem sytuację, o co chodzi, że mówię, no ja ponad tydzień, mówię, w domu nie byłem. Mówię, ostatnio w międzyczasie byłem tylko na 11 godzin, to zrobiłem sobie pranie, nawet nie zdążyło mi to wszystko poschnąć. Mówię, także mówię, teraz nie ma mowy, tam mówię, ten, nie będę mówił imienia tego dyspozytora, w razie by ktoś tam stamtąd oglądał, aczkolwiek wątpię, no ale dobra, dmuchę jest na zimne. Mówię po prostu, że tak nie będzie, że on powiedział jeszcze, że no ja mówię, zjeżdżę, mi się pakuje, bo powiedział, że jak nie podejmuję frakcji, to mam się zgłosić tam do kadrowej. I wtedy Andrzej mówi, tak powiedział, ja mówię, no tak powiedział, ale co?
że jak pan nie pojedzie, to że ma się pan zgłosić do kadrowej na zwolnienie. Ja mówię tak, nie? No i słyszałem tylko jeszcze, jak właśnie zawołał szefa i się rozłączył. Później się okazało właśnie, że dostał niesamowite zjeby, że tak już brzydko powiem, ale prawidłowo odnośnie sytuacji. Dostał niesamowity opierdziel tam od szefa i właśnie od Andrzeja, że nie ma się wpierdzielać w zwalnianie i zatrudnianie kierowców, bo on nie od tego jest i tak dalej. No i tak właśnie wyszło. Później już była cisza. Ja zjechałem tylko na plac, pamiętam, na drugi dzień z chłopakami. Zjechaliśmy tam na plac. No i, że tak powiem, ruszyłem do tego biura, bo chciałem z pewną osobą tam porozmawiać. Jak się okazało, jak wszedłem, no akurat ten dzień, ten dyspozytor wziął sobie urlop. Nie wiem czemu, w środku tygodnia, tam czwartek, to, no nie, no środek tygodnia, nie, piątek, dobra, niech będzie, wziął sobie urlop, no ale zazwyczaj tego nie robił, no dobra, mniejsza już o to, no bynajmniej go nie było. No to dobra, pojechałem sobie na myjkę, umyli mi samochód, zatankowałem auto, odstawiłem w rajki i tam akurat jeden z kolegów wyszedł z biura, bo był odebrać pieniążki i mówi do mnie: ty, a coś ty tam oczywiście nie z tych kolegów, którzy ze mną byli, dlatego mówię, coś ty tam naodwijał. Ja mówię: nic nie odwijałem, a czemu, nie? Mówi: to chyba dobrze z szefem gadasz, bo mówi, ja odbierałem kasę, to tylko słyszałem, jak szef tam do dyspozytorów mówił: poznańskiemu dajcie do poniedziałku spokój. No i to była taka właśnie fajna sytuacja. Ostawiłem sobie auto, jak Bozia nakazała, pojechałem sobie w piątek do domu. I w poniedziałek dopiero wieczorem, mianowicie pamiętam to, no, jak dziś o 20 godzinie miałem w Lubawie załadunek meblami do Salzgitter, do Ikei. Tam najczęściej właśnie jeździliśmy. No i to tak właśnie było. No mówię, no fajnie tam była poukładana ta robota do czasu właśnie, jak nie zaczęło się krochmalić z tymi powrotami. No niestety mówię, no nie chodzi o to, prawda, żeby stać, tylko chodzi o to, aby zarabiać, aby kółka się kręciły. No i no, bo wiadomo, no, człowiek jak stoi na zachodzie tyle dni, to szlak trafia, że no, jednak lepiej by było w domu posiedzieć, tak? Tam z rodziną i tak dalej, spędzić ten czas, a nie tam kurczę sobie jakieś tam darmowe wakacje robić na zachodzie, nie? No mówię. Oczywiście zaczniecie jeździć, początki, no to wiadomo, będzie wam się to bardzo podobało, nawet jak będziecie mieli stać, bo ja pamiętam w pierwszej firmie, tam w tym Goldtransie, jak wam kiedyś już wspominałem, w Golubiu Dobrzyniu, jak jeździłem i tam mi się trafiło ponad 24 godziny po sobie, no to ja byłem zadowolony, kompa sobie rozstawiłem, ładnie lapka, uruchomiłem ETS-a i jazda, nie, no tak, no. Jak to mówię, w głowie trzeba mieć tak krochmalone, tak? Jeździć w realu ze stawem i stawać na pauzę i jeździć ze stawem, tak? Kolega właśnie Mariusz, z którym jeździłem, ten tam co mnie właśnie wziął pod swoje skrzydła na początku, też się ze mnie śmiał, bo ja tam laptopa woziłem, żeby wiadomo, no filmy jak jest tam poprzerzucać i tak dalej. No ale w międzyczasie, jak siedziałem z boku czy coś, on jechał, no to ja sobie odpalałem ETS-a i napierdzielałem, mówi: nie, no ty masz narąbane, mówi, ale mówi: spokojnie, pojeździsz trochę i ci przejdzie. No i jednak guzik, prawda, bo jeżdżę już ponad 3 lata i jakoś mi to do tej pory nie przeszło, bo lubię i w realu pojeździć i jeszcze się pobawić na kopie i pojeździć wirtualną ciężarówką. Zawsze sobie tam podpatrzę jakieś modyfikacje od wujka Bohuna, jakie tam posiada. No i coś tam sobie poprzerzucam, no powiem szczerze, tam popapuguję od niego trochę, jakie tam trasy on jedzie, ja sobie tam też często ustalam, no nie wiem, no takie jakieś takie zboczenie, no. No i oczywiście w międzyczasie, jak nie gram, no to sobie odpalam jakieś tam filmiki od wujka z Farminga, z ETS-a, z OMSI, tudzież ze Sprintires, które teraz aktualnie właśnie Sprintires teraz nadrabiam, bo nie jestem na bieżąco, wszystkie mam praktycznie objechane, a później jak mi się skończy, no to sobie połączam vlogi. Także wujku, pozdrawiam i czekam niesamowicie na kolejny odcinek OMSI, jeżeli oglądasz ten materiał. No ale rozumiem brak czasu i tak dalej, no dużo na głowie, także wiadoma sprawa. Dobra, no to tyle właśnie chciałem wam powiedzieć o tej firmie Dantrans, w
której pracowałem, którą właśnie mieliśmy w Nowym Mieście Lubawskim. Fajne jeszcze, o, mogę dodać, że ja mieszkam na wylocie z Brodnicy w stronę Nowego Miasta. A jak widzieliście, firma znajduje się na wlocie do Nowego Miasta. Także jak ja wsiadałem w auto i ruszałem do pracy, no to zajmowało mi to około, no jakieś 15 do 18 minut średnio trwała moja podróż z domu do pracy. Żadnych korków, no bo wiadomo, wylatujesz z Brodnicy, tam nie telepałem się w stronę Brodnicy przez miasto, tylko na wylocie ładnie i tam na wlocie, także byłem zawsze albo przed czasem, albo punktualnie. Nie było żadnego nigdy problemu z dojazdem. Do Grudziądza już jest tutaj inna sytuacja, no bo jednak mam ponad 60 km i tam trzeba też przez praktycznie cały Grudziądz przejechać, abym się dostał na bazę. Także tam sprawa już troszeczkę inaczej wygląda. No ale nie jest źle, tak jak mówię, że po kraju, dobra kasa i tak dalej. De facto no te polskie drogi, no jestem patriotą, ale naprawdę no litości, kurczę, czasami niekiedy człowiek tak się nawkurza, zwłaszcza właśnie głównie w dzień jak się jeździ, tak? No teraz mamy godzina 19, też jest w miarę mały ruch jak na taką godzinę, bo to nie jest jednak późno, ludzie o tej godzinie kończą pracę, no to pewnie tam w Ostródzie i tak dalej się... No ale dobra, już mniejsza o to, nie będę tam gadał. Także mówię, z dojazdem też do Dantransa było fajna sprawa, bo momencik jak wsiadałem do auta, byłem w pracy. No i mówię, no żeby tam się nie pokrochmaliło, zapewne pracowałbym tam do tej pory. Bo jednak fajnie, tam zawsze można było jakieś ciekawostki, nowinki technologiczne z tych maszyn rolniczych, a po prostu ja mam jobla na punkcie rolnictwa. Do wujka często jeździłem co roku na żniwa, pomagałem, bo tam Ursusem 16-14 pług i jazda orka i bronowanie i tak dalej, i tak dalej. No tam kurczę, no naprawdę uwielbiałem tam tymi maszynami sobie pojeździć, zwłaszcza też kierunek szkolny mam taki ukończony, technik mechanizacji operacji maszyn rolniczych, także to też kurczę jakoś tam swoje robi, którą w szkole skończyłem w Gronowie koło Torunia. Pozdrawiam, jeżeli ktoś stamtąd może tą szkołę kojarzy lub tam uczęszczał, to pozdrawiam gorąco. No i mówię, no tak właśnie, takie moje też zamiłowanie właśnie do tych maszyn i mówię, w firmie Dantrans jak się woziło tam te maszyny i urządzenia Case'a i New Hollanda, zawsze tam można było popatrzeć co tam nowego. Właśnie w New Hollandzie pierwszy raz widziałem kombajn, jak to wchodziło jeszcze na gąsienicach. No ja byłem normalnie, powiem wam, w ciężkim szoku. Pewnie ktoś z was już tam widział prędzej, nie wiem, na internecie czy coś, no a ja akurat zauważyłem to jeszcze w New Hollandzie, jak to wchodziło, te gąsienice, no kurczę, fajnie mi się to tak spodobało, pamiętam wtedy filmik nakręciłem też z tego, bo tam robili jazdę testową tym kombajnem na New Hollandzie i tak dalej, no fajna sprawa. No dobra, już nie będę przedłużał, bo i tak się rozgadałem za długo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jeszcze tylko napomnę, stałem w Brodnicy pod domem, praktycznie tam ile, 200 metrów od domu miałem ustawiony zestaw, wykręciłem sobie pauzę 24 godziny i jadę teraz z Brodnicy do Olsztyna, do firmy Indykpol na ulicy Jesiennej załadować tam, nie wiem, czy jakieś paszteciki czy coś tam, no nie wiem, no na pewno jakąś żywność na moją chłodnię i zasuwał będę z tym do Warszawy, tam koło Warszawy będę miał rozładunek. Także jeszcze raz was bardzo pozdrawiam, nie będę tutaj na siebie kamery jak zawsze kierował, ponieważ no jest ciemno, nie widać mnie, nie będę zapalał tutaj i tak dalej, bo to jest jednak wąska droga, trzeba się skupiać na jeździe, a nie tam odwracać sobie uwagę zapalaniami światła i nagrywaniem mojej mordy, za przeproszeniem, którą już wydaje mi się, że znacie. Także pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Jeżeli będziecie mieli jakąś ochotę, jakiś temat, ochotę czegoś posłuchać w moim wykonaniu, no standardowo zachęcam do pisania w komentarzach, co byście chcieli tam, abym wam powiedział. Tak przymierzam się jeszcze do nakręcenia materiału z rozprzęganiem i sprzęganiem naczepy, ponieważ no kilka takich właśnie pytań się zdarzyło, czy bym mógł to nagrać po prostu, jak to tam się wykonuje, rozprzęganie, sprzęganie naczepy. No nie ma problemu, jeżeli będę tam gdzieś stał na pauzie i tak dalej, będę miał pustą naczepę, no z ładunkiem wolę tam nie kombinować, no ale jak będę miał pustą naczepę, no to nie ma problemu, rozprzęgnę i sprzęgnę wam to na materiale.
Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale nastąpi. Także jeszcze raz Was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, dobrej nocy Wam życzę, cześć.